bardzo serdecznie. Dzisiaj dosyć nietypowo, jak na nasz kanał na zdrowie, ale łączymy się i lecimy, w cudzysłowie, aż za ocean, bo nasz rozmówca, nasz gość, Ewelina Freehout, mieszka na stałe w Chicago. Chociaż tak naprawdę latasz po świecie praktycznie cały czas i nie zagrzewasz pewnie miejsca w jednym, na jednym kontynencie, ale o tym pewnie opowiesz. Chciałam z Eweliną porozmawiać i trochę Wam też przedstawić temat olejków eterycznych, bo jest to temat, który mam wrażenie trochę się odradza. I dlatego jak oglądałam Ciebie dwa czy trzy odcinki w internecie, to urzekło mnie to, że to jest, że tak bardzo od Ciebie to promieniuje, że to jest tak Twoja, widać, że to jest Twoja pasja i pomyślałam sobie, że no z kim rozmawiać o olejkach, jak nie z pasjonatem. Więc dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi bardzo niezmiernie miło, że mnie zaprosiłeś do swojego programu i witam wszystkich bardzo serdecznie z zimnego Chicago. U nas dzisiaj jest najzimniejszy dzień w roku, także od jutra się zaczyna już lepiej. Zapraszamy do ciepłej Polski. Jasne. Powiedz mi, Ewelina, na taką rzecz. Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych, może, znaczy szczegółowych, pytań stricte związanych z olejkami, powiedz, czy masz informację, kiedy tak naprawdę pierwszy raz o olejkach usłyszano, czy kiedy zastosowano te olejki, jak dawno temu, masz takie informacje? Mówi się, że to jest około 5000 lat, ale wydaje mi się, że to jest trochę więcej, bo to jest 5000 lat przed naszą erą, to musimy jeszcze dodać te 2000 lat naszej ery, to razem będzie gdzieś około 7 tysięcy lat. Właśnie większość źródeł podaje 5 tysięcy lat, ale z tego, co czytałam w wielu innych publikacjach, to tak naprawdę oni przekazywali sobie tą wiedzę jeden od drugiego, więc ta wiedza już żyła wcześniej niż te 5 tysięcy lat, gdzie można było to po prostu zobaczyć na papirusach czy chińskich manuskryptach, albo na przykład na papirusie Eberes, tak, który pochodzi tam z 1550 roku przed naszą erą. I tam mamy około 800 różnych przepisów na temat ziół mieszanek, w tym olejków eterycznych. I tam właśnie na tym papirusie są takie hieroglify, które oznaczają właśnie, że oni używali tych olejków na co dzień. Także tysiące lat, to już dla nas nie ma znaczenia, czy 5 tysięcy lat, czy 7 tysięcy lat, nawet znaleźli to w Austrii chyba w lodowcu zamarzniętego człowieka, który trzymał bukiet ziół w ręce i szacują to na 15 tysięcy lat wstecz. Także dokładnie nie wiemy, ale wystarczy nam chyba ta wiedza, że tysiące lat wstecz, tak? To powiem szczerze, że potrzebowaliśmy naprawdę sporo czasu, żeby do tematu znowu wrócić, tak? No ta wiedza zaginęła ze względu właśnie na księży i królów, którzy chcieli tę wiedzę trzymać dla siebie. Także oni bardzo mocno się starali, żeby ta wiedza nie wypłynęła dla normalnych ludzi, bo wiadomo, że olejki mają potężne działanie, więc oni chcieli po prostu to trzymać dla siebie. I to wróciło tak naprawdę w 1910 roku, około tego czasu, z powrotem na Ziemię. Także no, sama się dziwię, że tak dużo, setki, tysiące lat to zaginęło, no ale tak naprawdę to było wiedza, którą oni sobie między sobą używali, tak, bo to w Biblii mamy pełno wzmianek na temat olejków, około 188 bezpośrednio, czyli nie musimy zgadywać, jest tam napisane, ok, weź ten olejek i ten zmieszaj z tym i będziesz miał to, i około 500 pośrednich, czyli musimy się domyślać i co oni mieli na myśli. Także no, ta wiedza niestety nie była dla normalnych ludzi, a teraz wszyscy są po prostu na takim poziomie, powiedzmy, równym, tak, że każdy ma dostęp do internetu i to się po prostu, tak jak wspomniałaś, to wybuchło ponownie, ale to jest stara wiedza i teraz się robi taka modna, ale tak naprawdę no, to jest stara wiedza, tak? A ty nic nowego. Ty zajmujesz się olejkami od ilu lat? Ponad 12 lat. We wrześniu minęło 12 lat, także dosyć długo. Zatrzymałaś w podstawówce. Nie! Na dzięki! Nie, zaczynałam w czasie studiów, tutaj jak studiowałam jeszcze magistra z całkiem innej dziedziny i aromaterapia była na początku moim hobby, taką pasją, oderwaniem od tutaj biznesu, bo ja studiowałam biznes, robiłam właśnie magistra z finansów i z rachunkowości i ta aromaterapia była u mnie w życiu, ale nie na takiej zasadzie, że ja się tym zajmowałam na pełen etat. Później się to zrobiło w sumie bardzo szybko, bo ja pracowałam w korporacji bardzo krótko,
od razu zdecydowałam, że to nie jest droga dla mnie. Po studiach dostałam bardzo dobrą pracę w jednej z, no, największa firma Health and Wellness, czyli która zajmuje się notabene zdrowiem. Także już ten sam kierunek, tylko inna dziedzina firmy. I po kilku miesiącach, chyba po 8 miesiącach, zrezygnowałam całkiem z tej pracy, bo stwierdziłam, że to nie jest moja droga życiowa. I zaczęłam się zajmować na pełen etat aromaterapią, bo wcześniej ona była tak jakby u mnie na pół etatu, tak? Już miałam bazę swoich klientów, także to nie było tak, że zostawiam pracę i zaczynam wszystko od zera, tylko to już po prostu u mnie było zbudowane, więc mogłam sobie na to pozwolić, że po prostu taki ruch zrobić w życiu. No i polecam to każdemu, żeby jednak robić to, co się lubi, bo jednak życie jest bardzo krótkie i wiem, że dużo ludzi siedzi w korporacjach, a korporacje zabierają tak naprawdę życie, chyba że ktoś to lubi. Ale dla mnie siedzenie z 1000 ludzi na jednej sali i każdy ma ten swój pudełko tak zwane, bardzo małe, to nie była odpowiedź na to, co chcę robić w życiu. No i dobrze, że to rzuciłaś i jesteś w tym, co jesteś, bo przez to możemy porozmawiać. Zacznę tak, olejki, tak mądrze to znalazłam taką informację, olejki to substancje izolowane z roślin za pomocą tłoczenia czy destylacji, ale powiedz mi taką rzecz, jak zapach może leczyć? No bo wiesz, mówimy cały czas o aromaterapii i wszystkim nam się to kojarzy, no dobrze, olejek pachnie, ale... Droga od buteleczki z olejkiem do naszego, nie wiem, układu nerwowego, czy do jakichś tam działań we krwi, czy w naszym organizmie jest dosyć daleka, tak na zdrowy rozum, nie? Jak to działa? Węch jest 10 tysięcy, zmysł węchu jest 10 tysięcy razy silniejszy niż wszystkie inne zmysły wzięte razem. Więc można tutaj przykład podać z dzieciństwa, tak? Jeżeli ktoś miał jakiś dobry przykład, nie wiem, babcia piekła szarlotkę czy sernik, tej babci już nie ma na tym świecie, ale my przechodzimy sobie ulicą i czujemy tą szarlotkę czy ten sernik, automatycznie w kilka sekund pojawia nam się obraz babci. Olejki się dostają do najstarszej części mózgu w kilka sekund, od 11 do 20 sekund. Nie da się tego zrobić na przykład przez dotyk, czyli na przykład jak ktoś robi jakąś terapię u psychologa, to uważam, że olejki są takim jakby dodatkowym narzędziem, z którym psychologowie powinni zacząć pracować, bo przez właśnie węch te wszystkie emocje, traumy, stres wychodzą na powierzchnię ziemi, bo tak jak się rozmawia po prostu z kimś tylko i poklepuje się go po ramieniu, to nie dojdzie się właśnie do ciała migdałowego w ten sposób, a tam są wszystkie właśnie takie... te traumy, blokady, tak, które po prostu mieliśmy w ciągu życia. Także aromaterapia, czyli terapia zapachem jest bardzo ważna. No i dlaczego po prostu zapachem? Dlaczego rośliny w ogóle mają ten zapach? I ostatnio właśnie byłam na Kostaryce i miałam zaszczyt być w tym parku takim narodowym Monteverde. To jest park, który jest w chmurach. I te chmury mi przypominały dyfuzor, czyli taką maszynkę, gdzie wlewa się wodę, dodaje się kilka kropel olejków i leci para. I tam ta para leciała cały czas, w tym parku pachniało ze względu na to, że woda i intensyfikuje zapach olejków. I oczywiście my się porozumiewamy językiem, tak, czy mową ciała. Mówią, że 96% to jest mowa ciała, 4% to jest nasz język. Rośliny się porozumiewają właśnie przez zapach, one sobie wysyłają taką wiadomość, nie wiem, wpada do lasu jakaś powiedzmy dzik albo tam małpy są, tak, i rujnują te rośliny, to roślina drugiej już daje znać przez zapach, że jest jakiś intruz w lesie. Dlatego jak się wchodzi do takiego lasu, plus jeszcze te chmury latają, czyli ta para taka z dyfuzora, to mamy takie działanie właśnie podobne, jakbyśmy używali aromaterapii w domu. Także to jest bardzo, tak jakby mówię, złożony proces, bo nie tylko rośliny mają olejki i zapachy po to, żeby się porozumiewać, ale jeszcze o wiele, wiele innych rzeczy. Także dla tych, co się interesują aromaterapią, to na pewno wcześniej czy później zgłębią te tajniki tej aromaterapii i wykorzystają to w swoim domu dla rodziny, czy ci, co robią biznes z aromaterapią, to na pewno słyszeli już o tych innych szczegółach.
Bo warto też powiedzieć, że nasze nozdrza, zmysł powonienia to jest jedno, ale możemy też aplikować olejki przez skórę i możemy też je aplikować doustnie, prawda? Bo też słyszałam informację na ten temat, że można wspomagać leczenie przyjmując olejki zwykle razem z oliwą czy z jakimś innym nośnikiem, ale też można właśnie aplikować je prosto jak gdyby do układu pokarmowego. To mnie też fascynuje, ale pytanie moje takie, bo wspomniałaś o emocjach i ten układ nerwowy i tak mi to cały czas gdzieś w głowie chodzi, czy jeżeli chodzi o emocje, to jak gdyby najwięcej możemy zdziałać w tym temacie z olejkami? Jeżeli chodzi o olejki eteryczne, to one działają i na układ fizyczny i na aurę, ciało duchowe, tak, mentalne, emocjonalne, ale numer jeden działanie olejków jest właśnie na emocje, ze względu na to, że w bardzo szybkim tempie one docierają do ciała migdałowego i właśnie tam się znajdują emocje, traumy i stresy, które gromadziliśmy przez całe życie. Mogą to być też stres związany z życiem codziennym, czy emocje związane z życiem codziennym, ale właśnie takie jest główne działanie olejków, to jest numer jeden. Oczywiście, jeżeli wyleczymy emocje, to też ciało się leczy, także to później jest taki efekt domina, tak? Bo jeżeli masz zdrowe emocje, teraz weszliśmy w ten, tak jak dużo ludzi mówi, w ten okres wymiar 5D, czyli bardziej czujemy sercem, bardziej idziemy od serca i dlatego w tym momencie te olejki są tak jakby uzupełnienie tego wszystkiego. To są tak jakby brakujące puzzle, bo część ludzi myli olejki i myśli, że tylko olejkiem, nie robiąc nic, nie zmieniając nic w swoim życiu, czyli nie wiem, jadą do McDonalda, później się posmarują olejkiem miętowym i myślą, że ich życie się zmieni. To jest po prostu jedno z narzędzi, które jest właśnie nam potrzebne do tego zdrowego stylu życia. Muszę oczywiście zapytać o to, no bo wiadomo, olejki i olejki. I tu się pojawia zwykle problem, bo ja jestem laikiem, no udało mi się znaleźć dosyć dobrej jakości, wydaje mi się, olejki czyste, z firmy, która ma mnóstwo certyfikatów, badań, ma ten, znalazłam informację, fingerprint, tak, czyli odcisk jak gdyby tej rośliny, powiedzmy, i tak dalej, ale to jest ogromny problem, bo idąc do apteki, czy do sklepu zielarskiego, my tam nie mamy olejków zwykle, no oczywiście zwykle. Pewnie są jakieś tam, ale jeżeli ja mam olejek miętowy za 15 zł, to w ogóle nawet pewnie koło mięty nie leżało. Powiedz mi, w jaki sposób taki zwykły Kowalski może szukać, czy co, na co powinien zwrócić uwagę, albo w jaki sposób szukać olejku, który będzie olejkiem tym terapeutycznym, który nie będzie, wiesz, namiastką olejku, tak? No ogólnie tych firm, które produkują dobre olejki eteryczne jest 2%, czyli 98% firm nie robi, powiedzmy, wysokiej klasy olejków i dla takiej przeciętnej osoby, która się nie zna na aromaterapii albo jest nowa, będzie bardzo ciężko zgadnąć to po zapachu. Jeżeli się już jest długo w tym temacie i porównywało się dużo różnych olejków, to dla takiej osoby to będzie łatwe. Dla takiej przeciętnej osoby, która nie ma w ogóle pojęcia o olejkach eterycznych, to zwracałabym najpierw uwagę na cenę, bo resztę, jeżeli chodzi o zapach, ja wezmę taką butelkę olejku eterycznego i ja czuję od razu, czy ten olejek jest wysokiej jakości i czy bym chciała go używać dla siebie, ale na przykład, tak jak mówisz, dla przeciętnej takiej osoby, która nie ma pojęcia, idzie do sklepu, po pierwsze bym omijała sklepy typu apteki, tam gdzie sprzedają leki, bo raczej oni się nie specjalizują w olejkach eterycznych. Omijałabym sklepy spożywcze, bo na przykład w Stanach bardzo dużo sklepów spożywczych stoi jakaś półka z olejkami, no to też bym omijała tego typu rzeczy. Widziałam olejki w TK Maxx, też bym omijała, ze względu na to, że te rzeczy, co trafiają do TK Maxx, czy do tego typu sieciówek, to po prostu one są tak jakby zrzutami z różnych sklepów, w których one nie poszły, więc nie wiadomo, jak one zostały przewożone. I oni się też specjalizują w innych rzeczach, tak, w ubraniach, w talerzach. Także zwracać uwagę na firmy specjalistyczne, które się tym działem zajmują. Może to być online, bo uważam, że online
jest dużo firm, które się specjalizują w olejkach. I ja też patrzę, czym firma się zajmowała do tej pory. Dla mnie najważniejsze jest znaleźć taką firmę, tak, w której ja używam takich olejków z kilku firm, która się specjalizuje tylko i wyłącznie w olejkach, a resztę rzeczy robi jako dodatek, a nie na odwrót, bo część firm skoczyło do tego pędzącego pociągu, tak, z olejkami, bo teraz jest to modne, więc dużo firm dodatkowo zaczęło robić olejki. Ja bym na przykład takich olejków już nie chciała, ze względu na to, że nie mają grupy specjalistów, którzy się tym zajmują, no i zajmują się też kilkoma rzeczami, czy nie wiem, robią kosmetyki, czy suplementy, dodatkowe rzeczy, to też trzeba na to zwrócić uwagę. Lepiej być w firmie, kupować olejki od firmy specjalistycznej, tak? Bo tak jak wy na przykład robicie różne rzeczy też z drewna, no to jak ja bym poszła do mechanika, słuchaj, zrób mi półkę, ten mechanik by mi zrobił tą półkę drewnianą, niekoniecznie ona by wyglądała fajnie, ale by była. To tak samo jest z olejkami, lepiej skorzystać, kupować olejki od firmy, która się zajmuje olejkami, ma swoje farmy i też ma, prowadzi tak jakby ekofarmy. Te farmy muszą być oddalone powiedzmy od jakiegokolwiek miasta o 100 km. Mają zespół badawczy, mają swoje nasiona, mają swoją wodę i dla mnie te rzeczy są bardzo ważne. Bo tak jak zauważyłaś, jest masę firm. No i dla mnie też jest ważne, żeby te olejki miały wpływ na ciało mentalne, fizyczne, ale też duchowe. Bo dużo firm produkuje olejki dobrej jakości, ale one nie będą wpływały też po prostu na to ciało duchowe, bo są za słabe, jeżeli chodzi o częstotliwości elektromagnetyczne. I dla mnie to jest ważne. A dla właśnie osób, tak jak mówię, nie? Właśnie, bo mówiłaś o emocjach i miałam wtedy pytanie w głowie, ono mi uciekło, bo z emocjami to jest tak przy olejkach, że one, chodzi też o częstotliwość, prawda? Dobieramy częstotliwość olejku do częstotliwości emocji, tak? I na tej zasadzie one zadziałają. Czy to nie tak do końca jest? No każdy olejek ma swoją częstotliwość elektromagnetyczną, która jest mierzalna. Każdy człowiek ma swoją częstotliwość elektromagnetyczną. I tak z tym dobieraniem firmy, tak jak wspomniałaś, jak wybrać najlepszą firmę, tak naprawdę dobieramy też firmę pod względem swojej energii. Osoby, które nie są gotowe na bardzo dobrej jakości olejki, które mają wysokie częstotliwości, pójdą do firmy średniej czy słabszej, bo ich częstotliwości działają na niższych poziomach, więc nie ma co krytykować takich osób. Fajnie, że w ogóle zaczęły z aromaterapią i każdy ma swoją drogę. Nie każdy musi zacząć od po prostu tej wyższej półki, bo nie jest energetycznie gotowy. Dużo osób używając olejki przechodzi różne właśnie takie procesy typu, nie wiem, zaczyna płakać, bo też testowaliśmy olejki na zwierzętach i pies zaczyna wyć, tak, dlatego że te olejki pobudzają tą amygdalę i układ nerwowy do wydostania się tych wszystkich traum i emocji na powierzchnię ziemi. Wtedy je dopiero przepracowujemy, tak. Olejek za nas nie przepracuje tej emocji, ale nam pomoże w tym procesie. A powiedz mi, czy my sami jesteśmy w stanie bez specjalisty dobrać olejek właściwy dla nas? Czy to jest tak, że nasza intuicja i nasze ciało zawsze dobrze nam podpowie, wiesz, biorąc olejek pod nos i wąchając, nasze ciało czegoś chce albo czegoś nie chce, tak? Albo się cofamy. Czy to wystarczy? To różnie z tym bywa, bo na przykład osoby wiadomo, że intuicja jest bardzo ważna, ale ta intuicja u większości osób niestety jest w stanie uśpienia, bo nie pracują ani z intuicją, ani nie medytują, ani nie idą w tym kierunku. I wezmą taki olejek, powiedzmy na stan emocjonalny, wezmą, nie wiem, pomarańczy, mandarynkę i cytrynę, no i okej, podoba mi się najbardziej mandarynka. No to wiadomo, że będą jej używać i ta mandarynka zacznie im pomagać, niż by wzięli na przykład olejek, nie wiem, miętowy, który nie lubią, by kupili i by stał na półce. Więc ta intuicja ma bardzo ważny wpływ, ale tak jak mówię, zależy kto to robi, tak? Bo dużo osób ma faktycznie wyostrzoną tą intuicję i pracuje i używa tej intuicji, a tak jak mówiłaś, przeciętna osoba, która nie ma w ogóle pojęcia na ten temat, weźmie na przykład, nie wiem, olejek tymiankowy i da go na rany, bo uważa, że fajnie zapachniał, no i wtedy on jest za mocny, tak? Jednak trochę wiedzy na ten temat plus intuicja, no to wydaje mi się, że absolutnie tak. A ty masz jakiś swój ulubiony? Taki, wiesz, must have, że zawsze z nim jeździsz.
Znaczy, te olejki, które zawsze z nimi jeżdżę, to niekoniecznie to są moje ulubione olejki, ale muszę je mieć w podróży. Ale u mnie to się zmienia, no bo ja jestem w aromaterapii ponad 12 lat i u mnie na przykład jest tak, że w jeden rok mi się podoba, powiedzmy, neroli, jaśmin, w następny rok róża, jakiś inny olejek. Zresztą ja uważam, że olejki powinniśmy zmieniać, nie używać cały czas tego samego olejku, bo nie będzie działał, tak? Organizm się przyzwyczai, tak jak do wszystkiego się przyzwyczaja i nie ma wtedy tego powera, tego kopa dla organizmu, żeby zaczął dobrze funkcjonować. Także u mnie te zapachy to się zmieniają. Także nie mogę powiedzieć, że mam tylko jeden ulubiony, no bo zaraz to się zmieni, będzie jakiś inny ulubiony. No dobrze, a w podróż jak je zabierasz? Bo to taka, wiesz, ciekawostka, może ktoś by skorzystał z takiej wiedzy. Podróż, trzeba na pewno zabrać jakiś olejek do samolotu, no bo wiadomo, w samolocie jest suche powietrze, w samolocie jest bardzo dużo ludzi, jeden kaszle, drugi kicha, trzeci jeszcze coś tam, czwarty się poperfumował jakimiś perfumami, że nos skręca, więc przyda się jakaś mieszanka na relaks, tak? To już indywidualnie każdy sobie musi dobrać. Jeżeli ktoś je w samolocie, no to też musi sobie wziąć jakiś olejek, żeby później nie mieć problemów, tak? No bo to jedzenie w samolocie to nie jest jedzenie, tylko pasza. Ja tego jedzenia nie jem i polecam ludziom, żeby nie jedli, żeby sobie wzięli lepiej, nie wiem, jabłka, banany pokrojone i mogą spokojnie, nawet jak jadą do innego kraju, wziąć jedzenie do samolotu, tylko po prostu nie mogą tego jedzenia wynieść. I bo jednak to jedzenie, to co oni robią, to i do mikrofalówki idzie, to nawet, no bez olejku to będzie ciężko, także jakiś olejek właśnie na układ trawienny, żeby go wzmocnić. No i coś też na komary, zależy kto gdzie jedzie, tak, jeżeli ktoś jedzie w ciepłe kraje, to jakiś olejek właśnie, żeby był przeciwko owadom, no i też na jakieś rany, tak, bo zależy kto gdzie jedzie, ale może się ktoś gdzieś przewrócić, nie wiem, komary cię napadną, będziesz pogryziona, także polecam też takie olejki pierwszej pomocy. Tak z 10 olejków wydaje mi się, że trzeba mieć. I można je po prostu wziąć w torebeczkę małą i oni są z tym okej, okay, tak? I zawinąć oczywiście folię aluminiową, żeby te promienie się nie dostawały do nich i ich nie niszczyły. Także to już zależy od osoby. A zaczęłaś o podróżach. Powiedz mi, ty podróżujesz, żeby się uczyć, czy żeby innych uczyć? I to. Część podróży, uważam, że podróże dla mnie i wiem, że dla wielu osób tak samo, są tak jakby pomagają w rozwoju osobistym. Bo ja zauważyłam, że na przykład jak już się zaczynam czuć komfortowo, tak jak w Australii, no to byłam 5 razy, 4 lata z rzędu, to jest bardzo dużo razy, więc się już tam poczułam komfortowo, czy w Chinach, to jak sobie stawiam następną poprzeczkę, następny kraj, w którym nigdy nie byłam i mi się wydaje, o to już będzie podobne, tak jak było w Australii czy w Chinach, zawsze jest jakaś niespodzianka, zawsze się czegoś nauczę i ja dużo chodzę, tak, czy zwiedzam też parki narodowe, żeby poznać te wszystkie rośliny i jak powiedzmy destylują takie rośliny, o ile jest taka możliwość, no to nieraz po prostu trzeba no, się czuć po prostu niekomfortowo, żeby po prostu coś przełamać w sobie, ale to mi bardzo pomaga w rozwoju, czy to rozwoju duchowym, czy też inspiracji innych ludzi, bo wiem, że na przykład czegoś dokonałam i przeszłam coś trudnego i mogę coś na ten temat powiedzieć. Także i to, bo część moich podróży jest tylko i wyłącznie po to, że robię kursy, no ale najczęściej są to kraje, w których już byłam wcześniej. Tak jak na przykład w Azji, no to najpierw musiałam tam sama pojechać, a dopiero za którymś razem robię te kursy. Także w sumie rozwój osobisty, tak bym powiedziała też. Bo mówisz o kursach. Powiedz, jesteś w stanie coś bliżej powiedzieć? Czy to są kursy takie, wiesz, osobiście, prowadzisz grupy, czy prowadzisz online'owo, czy to jest w Polsce bywasz przecież też, chociaż rzadko. Jak to wygląda? Część moich kursów jest osobiście, tak jak teraz będę robić kurs w Londynie 2-dniowy, to będę tam osobiście, czy w Rzymie też będę osobiście, ale zgłaszają się ludzie z różnych krajów, no bo jednak ja dużo podróżuję i tych klientów przybywa z różnych zakątków świata, chyba mam klientów z 15 różnych krajów na dzień dzisiejszy, więc postanowiłam zrobić kurs online, który rusza w następny czwartek.
I wtedy to część tego kursu jest ze mną online, na żywo, czyli 5 spotkań ze mną na żywo, gdzie ja się z tymi ludźmi spotykam i omawiamy materiał, czy odpowiadam im na pytania, które mają do materiału. I część kursu jest nagrana w formie wideo i PDF-ów dodatkowo na platformie, czyli te osoby mogą się zalogować, obejrzeć materiał, przeczytać materiał, przerobić, spotkać się ze mną raz w tygodniu online. Także i to robię, i to. Zaczęłam właśnie się interesować tymi kursami online już w tamtym roku. No i prowadzę takie grupy online'owe już teraz 5 rok, tylko że to były grupy tylko i wyłącznie spotkania bez platformy, na której są już gotowe materiały, które oni mogą przesłuchać. I wydaje mi się, że to będzie o wiele łatwiejsze, bo nie będziemy przerabiać pytań na przykład setny raz, co to jest lawenda i na co służy lawenda. Dlatego ja te wideo mam nagrane i one będą do tworzenia na platformie. A te spotkania ze mną to będą po prostu już bardziej dogłębne, będziemy się zastanawiać, dlaczego ten olejek działa, jak on działa, jak sobie pomóc, co z nim zrobić. Bardziej w tym kierunku, żeby też osoby wiedziały, co mają z tym olejkiem robić, bo ludzie kupują olejki i one później stają na półce, bo oni tak do końca nie wiedzą, co ja mam z tym olejkiem zrobić. Zresztą tych olejków na rynku jest około 350 różnych rodzajów, tak? Bo wiadomo, że nie każda roślina jest olejkodajna na tyle, żeby można było z niej wyprodukować olejek. No a niektóre rośliny bardzo mało tego olejku dają, no i trzeba czekać na niektórą roślinę 30 lat, żeby taki olejek wyprodukować z takiej rośliny. Także tak to wygląda. A powiedz mi, ty sama też mieszasz olejki, zapachy? Też mieszam. Nauczyłam się to, w sumie zainspirowała mnie moja koleżanka z Nowej Zelandii. Ona miesza olejki, zawiązuje oczy, daje różne właśnie nuty zapachowe pod nos i ty tak jakby dobierasz sobie zapach i ona z tych wszystkich zapachów, co wybrałaś, powiedzmy 20, robi ci perfumy. Także dobrze, że to poruszyłaś, bo to będzie nowy moduł w moim kursie online właśnie, który rusza za tydzień po polsku. Także w czwartek jest pierwsze spotkanie dla zainteresowanych. Proszę się kontaktować ze mną na e-mail i właśnie tam będzie cały moduł poświęcony, jak mieszać te nuty olejkowe, co z czym się miesza, bo to nie można sobie też pomieszać. W sumie nic by się nie stało, jakbyś pomieszała lawendę z miętą, no ale to się mija z celem, bo lawenda jest uspokajająca, mięta jest pobudzająca, więc po co to robić? Można, wiadomo, dla takich osób, które chcą się pobawić w domu, to można różne rzeczy robić, ale tak naprawdę to jest mniej więcej jak gra na pianinie, tak? Można zagrać na pianinie i słyszeć dźwięk, a można zagrać piękną piosenkę, no to tak samo jest z mieszaniem olejku. Można zmieszać cokolwiek i będzie coś, a można to zrobić po prostu też z częstotliwościami i właśnie ze składem chemicznym tych olejków, tak żeby to miało sens i żeby to działało. A nie tylko właśnie, teraz mi też przyszło pytanie do głowy, powiedz mi, czy to jest też tak, że jeżeli się zmiesza na przykład dwa zapachy, to skuteczność tych olejków wzrasta, niż gdybyśmy mieli osobno? Taką informację też właśnie znalazłam, że... Ogólnie tak, dla nowych osób lepiej jest użyć mieszankę, bo mieszanka to jest mniej więcej 5 olejków, 6-7 olejków zmieszanych razem. I powiedzmy, osoba jest kompletnie nowa, no i nie pójdzie, nie kupi tych 300 olejków naraz, także dla nowych osób proponuję mieszankę, bo któryś z tych olejków w tej mieszance, powiedzmy, zadziała. Niekoniecznie mieszanka jest mocniejsza od olejku pojedynczego. Wszystko zależy od osoby, bo jedni bardziej reagują na jeden zapach, bo wtedy organizm dochodzi do niego tylko jeden zapach i on może powiedzieć, ok, ten zapach mi pomaga, albo ten zapach mi nie pomaga i nie chcę tego więcej używać. Z mieszanką już jest ciężej, zresztą mieszając 5 olejków wychodzi całkiem coś innego i całkiem inna częstotliwość elektromagnetyczna, czyli nie mogę sobie dodać, na przykład mieszam cytrynę, tak, eukaliptus, rozmaryn, gałkę muszkatołową i coś tam jeszcze i to dodaję i będzie taka częstotliwość, tylko to jest całkiem inna substancja, całkiem inna esencja. To tak jak z piosenką, masz nuty, ale je połączysz razem, no to wychodzi piosenka. Tak, a osobno to jest po prostu tylko jeden dźwięk. Tak samo dlatego ja często porównuję właśnie te częstotliwości do muzyki, żeby ludziom było łatwiej zrozumieć, o co to w ogóle chodzi.
Powiedziałaś też w międzyczasie o perfumach i ja od jakiegoś czasu właśnie jak zaczęłam wchodzić, bo to dopiero raczkuje w temacie olejków, to pomyślałam sobie i też właśnie mam i pojedyncze i kupiłam sobie jakieś tam trzy takie mieszane i jeden mam swój taki ulubiony i stwierdziłam, no ale halo, przecież ja mogę go użyć jako perfum. I mówię raz, że dostanie się to przez skórę do krwioobiegu, a dwa, że będę pachniała, nie będzie żadnych, wiesz, alkoholi, wypełniaczy i tak dalej na skórze. To pomyślałam sobie, że to chyba nie ja jedna wpadłam na taki pomysł, bo wydaje mi się, że w krajach, gdzie aromaterapia jest bardziej jak gdyby powszechna i dłużej już stosowana, chyba tak właśnie się ludzie perfumują. Nie używają tak jak my właśnie tych flakonów, gdzie alkoholu masz, kurczę, więcej niż tego olejku eterycznego. No i dopełniaczy, bo mam kolegę, który siedzi tak jakby w tym temacie tych perfum i kosmetyków i mówi, że właśnie perfumy mają dopełniacze, te, które używane są do... Tak jak ktoś umrze, tą osobę po prostu przygotowują i mają te wszystkie dopełniacze. Więc podobnie jest w perfumach, no bo ten perfum musi się tak jakby utrzymywać przez cały dzień, więc te wszystkie toksyczne, chemiczne dopełniacze są w tym perfumach. Nawet te perfumy za $300 czy 400, to też one mają i alkohol, i te dopełniacze, no bo tak to by szybko ewaporowały, tak samo kolejki. No i tutaj w swoim towarzystwie mamy grupę ludzi, po prostu nie cierpimy żadnych toksycznych rzeczy. Jak, nie wiem, ktoś przychodzi z zewnątrz i się wyperfumuje, no to wszyscy już po prostu mają ból głowy. Od razu za drzwi. I taką grupę ludzi mam wokół siebie. I no, z jednej strony jest to trochę problematyczne, bo gdzieś jedziesz i masz wypraną pościel w proszku. Ja na przykład w ogóle nie piorę w proszkach. Nie mam żadnej chemii w domu. Nie używam perfum, tylko olejki eteryczne. No i nagle przychodzi osoba, która używa, powiedzmy, pierze w proszku. Jestem taką osobę w stanie w ciągu kilku sekund wyczuć z daleka. Także to jest też problematyczne, jak się podróżuje, bo dużo ludzi jeszcze nie jest na tym poziomie. No i to jest, powiedzmy, bardzo niewielka ilość ludzi. Ja się takimi ludźmi otaczam, bo z innymi bym nie dała rady po prostu się przyjaźnić dłużej, no bo po godzinie musi mnie reanimować. Tak, ale to tak jest, że przyciągamy do siebie ludzi w miarę wzrostu naszej świadomości, podnoszenia naszych wibracji, przyciągamy podobnych ludzi do siebie, tak. Więc to akurat rozumiem, plus. Że tacy, tak, tak, właśnie. Kurczę, wiesz co, musimy, tak się dobrze rozmawia, ale ja patrzę na długość filmu. A żebyśmy nie przesadziły. Tak, ja mam nadzieję, że ty się zgodzisz jeszcze kiedyś, żebyśmy zajęły się tematem już bardziej jak gdyby ukierunkowanym, czy nam właśnie na emocje, bo to dla mnie jest temat rzeka i jest cudowny, bo ja, moje dzieci, jak olejki sprowadziłam do domu, to najpierw chciałam wybrać każdemu to, co mama uważa za najlepsze, ale potem powiedziałam, dobra, wycofałam się. I chłopcy sięgnęli po olejki, gdzie w ogóle bym się nie spodziewała, że po takie sięgną. Mój młodszy syn, który ma jakieś, starszy syn, który ma jakieś tam problemy jelitowe, sięgnął po pepper, po miętę, a drugi syn sięgnął po lawendę, bo jest taki, nie? Aha. I dobrali sobie te olejki, ale tak jak mówisz, po 2 tygodniach chyba oni zaczęli szukać czegoś innego, że to już im jak gdyby się nie może zmieniło, ale właśnie szukali kolejnego zapachu, więc ja chyba polecam, myślę, że możemy to jakby podsumować, że dla dzieci jak najbardziej dyfuzor w pokoju, zwłaszcza tak, najbezpieczniej. Spać. Dla nas dorosłych, dla kobiet możemy właśnie poza tym, że balsamy, możemy jakieś tam bazy i sobie mieszać z olejkami, ale właśnie żeby stosować zamiast perfum, to też jak najbardziej. A facetom to, co się podłoży, to tam to wezmą. Oj, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, Ewelina, że znalazłaś czas. Cieszę się, dziękuję bardzo. Że mamy, kurczę, internet i że możemy... No, przenieść się w czasie, nie? W tej przestrzeni. A może uda nam się, jak będziesz w Polsce, spotkać tak face to face, porozmawiać, bo myślę, że to nie nasza ostatnia rozmowa. No jasne, dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło. Mnie również. Pozdrawiamy wszystkich. A z Wami oczywiście będziemy się widzieć kolejny poniedziałek przy kolejnym filmie. Dziękuję Ci, Ewelina, raz jeszcze za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.